W dzisiejszym odcinku wraz z moimi przyjaciółmi Szakiem i Rogalikiem zagramy Speedrunners vs. Hunters! Tryb został przez nas troszeczkę zmodyfikowany. Ja jako speedrunner wcielam się w rolę małej, bezbronnej rybki, która ma tylko i wyłącznie półtora serduszka. A Szaku i Rogalik są ocelotami, które chcą mnie zjeść. Moim zadaniem jest uciec jak najdalej, zgubić ogon i odnaleźć diament. Jeżeli to mi się uda, wygrywam dzisiejszy odcinek. O nie, właśnie zamieniłem się w rybę. I powoli, powoli, brakuje jej powietrza. Szybciutko zostawiajcie łapeczkę w górę, wtedy wylejecie na mnie wiadro z wodą. Uwaga! O mały boss. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i jeszcze go nie subskrybujesz, zrób to właśnie teraz, ponieważ w tym roku lecimy po milion. Wbijajcie też na pixieshop.pl po czekoladzkie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Siema mordeczki. Siemano. Dzisiaj zagramy speedrunnerzy kontra łowcy. Także ja dzisiaj uciekam rybką, która ma półtora serduszka tak naprawdę. A wy gonicie mnie kotami prawdziwymi. Prawdziwe koty, tak jest. Ile macie serduszek, żebym wiedział? 5. No dobra, a to... Obijam cię i ja uciekam. Już, gościu, nie żyjesz już. Ja wiem, domyślam się. Dobra. No dawaj, dajemy mu chwilę. Ale uderzył mnie, widziałeś to? Niechcący to było, stary, tam coś gadasz. Powiedzmy, ma dwie minuty na ucieczkę. Dobra, dwie minutki. I czekaj, doprecyzujmy, musimy znaleźć diament, tak? Jeżeli znajdziesz diament, to wygrałeś, tak? Tak jest, dokładnie tak, panie Rogaliku, dokładnie tak. My mamy też kompas, widzowie, tak jak widzicie, który pokazuje mniej więcej lokalizację Farela. Mm-hmm. Więc to co? My sobie już tutaj oskryptujemy wszystko elegancko, cyk cyk. My już narzędzia mamy. Panie Farel, nie wiem jak ty. Ja powiem tak, ja się boję, że mogę się wyłożyć sam, po prostu, rozumiesz? Tak będzie. Bo mam tylko półtora serduszka. Nie, zombiak pod wodą! Tak być nie może, Farelu. Powiem wam tak, że nie mam pojęcia kompletnie, gdzie ja mam się udać. Gdzie ja mam płynąć tą rybką? Najlepiej było... Musisz szukać diamentu, stary. No tak, najlepiej by było ogarnąć jakąś podwodną kopalnię czy coś. To było najlepsze, ale zanim odnajdę diament, stary, no to przydałoby się też stworzyć jakieś narzędzia chyba, nie? Nie wiem, kurde, jak ty, jak ciemno. Ale ja właśnie coś znalazłem takiego kozackiego. Rogalik już opowiada na pewno, że ma ten żelazo, diament, takie pierdoły, nie? To jest to no patrz, o kurde, chodź. O kurde, ale żem popsuł, widzowie. Idę. Nie, o dawaj, bo czas leci! Mam się poddać już? Mam dużo Ja postaram się uciec jak najdalej, tylko kurczę. Zróbmy piece i zanim on ucieknie, to my już żelazną zbroję będziemy mieli. Tak, żelazną, diamentową! Diamentową zbroję. Ale że się śmieje. Tylko pamiętaj, że on daleko może uciec, więc też będzie... No. Dobra, no to chodźmy już na chwilę do góry, bo on... Ile jeszcze mu zostało na ucieczkę? Minuta. No już minęło dawno. Dobra, jeszcze trochę, zostawcie mi, tak, czasu. Nie no, dobra, możecie gonić, Próbujcie szczęścia, Tylko przetopię to. Dobra. Przetopię to żelazo i lecimy po niego. Gdzie jest kamień jakiś, Czekaj, o Jezu. On gdzieś tam daleko wpłynął. Ale chodź tu po drewno. A gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę w ogóle. No tu na wprost, patrz. Dawaj. Farel, lecimy po ciebie, jesteś gotowy na przyjęcie gości? No jasno, że tak. Tego serduszka? No pewnie, ja się was nie boję przecież. Wy amatorzy jesteście w tą gierkę jak talala. Ja się nie utop, pamiętaj. Spoko. No spoko, aż takim artystą to nie jest to, żeby się utopić. Dobra, ja mam siekierkę i lecimy po niego, dawaj. Macie już siekierki? Dobra, koks. No i przetop to, co zrobimy przy siekierce. Podejrzewam, że wy mnie na szybkości znajdziecie, nie? Ale on niech będzie. Podejrzewam, że poddaj się, rączki do góry. Tak? Hände hoch? Bo na niego to i tak tylko jeden hitek wystarczy. Dobra, Rogalik. Obiecujesz, zobaczymy. Jak to się skończy, zobaczymy. Dobra. Jak to mówią, nie strasz. Bo się... Tylko żebym żadnego zombijaka głupiego nie trafił, podwodnego, nic takiego, bo będzie przypał największy ever. Dobra. Chyba jeszcze jeden piecek się przyda, żeby to szybciej przepalić. Ten diament mój. Przepalić diament? Tak, ja diamenty przepalam. Nie no, już mam złoto i w ogóle, kumasz, o co chodzi. Ale że S. Chodź. Dobra, cyk, piec. Dobra. Ha! Pół serduszka! Zapomniałem o wodzie! Ja pierdziu! Jeszcze żyję, stary. To nie jest takie proste. Dobra, patrz po prostu na kompas. Tak, właśnie to robię. Pół serduszka, żebym się nie wyrżnął. Lecimy. Ryby! Lecicie? Chodź tu, ryba! Gotowy? Ta, ja cały czas, stary, zwarty, gotowy.
Ale czekaj, on jest rybą, więc w sumie ciężko będzie go pod wodą. Spokojnie. O, delfin za mną płynie. Dobra, widzowie, powiem wam tak. Szukamy teraz opuszczonej kopalni. Czekaj, kopalni się cofnął? Co ty robisz? Tak, no właśnie. Nic się nie cofnęło, mordeczki. Czekaj, tam pokazuję. Jak dobrze te głębiny są takie głębokie i ciemne. Że mnie tutaj nie znajdziecie. Wiesz, to tutaj gdzieś w kółko lata ten kompas. Czekaj. On jest pod nami. No, lecimy po niego? Nie, chodź, te drzwi zrobimy, żeby móc oddychać. Dobra. No tak, czekaj, jeszcze zrobię tych drzwi trochę. Dam taką rybkę, będzie lepiej widać wszystko. Tutaj nie ma nic. Aj, Farel, nie ma szans, byczku. Mówisz? Czekaj, bo diament może znaleźć, ty co my odwalamy? No tak, dawaj. Kurwa, lecimy, kurde. Lecimy po niego, no. Dawaj, tutaj. Jak tu ciemno. Halo? Jak ja... Nie no, jak ja mam zapalić światło? Mam kijki jakieś? Mam. Czekaj, to jest gdzieś tutaj. A węgiel mam? Nie mam węgla? To znaczy, że on tu gdzieś jest. Pod nami. No. Nie no, ja nic nie widzę kompletnie! Nie no, tak być nie może. Przecież ja tutaj... Ja pierdziu. Kurde, nie, bo to mnie ciągnie! Nie no, tak mnie nie znajdziecie, nie ma szans, bo ja sam siebie nie widzę. Nie bądź tego taki pewny. Dobra. Odpalę X-Raya, Rogal. Trzeba zrobić to inaczej jednak. Haha, bo mam powietrza, brakuje leszczyki! A ja mam skrzela. Ja się czuję jak ryba w wodzie, gościu. Coś gadasz. Dobra, szybko zlokalizujcie. Zobacz, jak on odpłynął daleko, ty masz to? No, szukam go, kurde. On tak daleko płynął, że mi się mapa nie ładuje. Nie no, głupoty gadasz, ja nie jestem wcale daleko, stary. Opowiadasz jakieś dziwne, szaku, niestworzone rzeczy. Dobrze. Okej. Okay. Nie no, lecimy, gdzie on jest? O. Lecianka. Tak jest, moi kochani, tak jest. Siema, Polski! Co tam u ciebie? Nie! Rogali wygoni! Siema, no. Gdzie on jest? Co ty gadasz? Nie złapiesz mnie, bo ja stary uciekam gdzieś w głębiny. Naprawdę? Uciekaj! Naprawdę mnie widziałeś? No, jestem za tobą. Nie, niemożliwe. Ale jestem skupiony. No jak niemożliwe? Byłeś w stateczku na pod wodą. No byłem. No byłeś. No i wylatywałeś, a ja byłem nad tobą. Taki jesteś, no. Pifarafa? Ła! Nie, bo to mnie przyciąga. Najgorzej ever. Szybko dajmy jakiś klocek. Ale ja tutaj nic nie widzę, widzowie. Dobra. On jest tutaj. Ja go mam. Gdzie go masz? Przecież on tutaj jest, pod wodą. Nie. No, ciężko jest go znaleźć pod wodą. No. Dobra, teraz się udało zrobić. W miarę. Nie mam pojęcia, co mam teraz zrobić. Musiałbym to rozwalić. Okej. Okay. To się robi w ten sposób, tak? No to czyli musiałbym zrobić i tak. Nie powa. Rogal znalazł diamenty. Zacznijmy od tego. Kto znalazł diamenty? Znalazł diamenty, mam go. Gdzie mnie masz? On jest przy diamentach. Nie ma! Gdzie są diamenty? On ma diamenty, Rogal. Ja go nie widzę, stary, ja mam go, kompas mi cały czas zawraca. Chodź tu na dół, nie skupali. On jest pod ziemią, czy nie? Tak, trzeba go zabić, on już ma diamenty. Nie mam diamentów, stary, gdybym widział diamenty, to bym... Gdzie on jest? Czekaj, bo ja prawie padam, stary, muszę się na ten... Zginę. Widziałem chyba go. Dobra. On ma tutaj diamenty obok, trzeba go zabić. Dobra, wypłynął, widziałem go. Nie, dasz rady mi! Dawaj, do góry. Stary, najgorsze jest to, że ja nic nie widzę pod wodą, powinienem mieć Ej, dobra, ja tam idę, bo tam diamenty są, ja je wykopię, nie damy mu ich. Zwrok miałem, kurczę, rybki. Powinienem mieć. No, zwrok rybki. I co jeszcze może? Może frytki do tego? Mogą być frytki. Wzrok rybki i frytki. Dobra, bo ja to zgubiłem generalnie, nie, tu jest to. Nie no, jest za ciemno. O, muszę tak robić. Szaku mówił, że jest gdzieś diament. Ja nawet nie widziałem tego diamentu. Serio? No. Dlatego... fajnie było się tam wrócić, ale nie wrócę, bo ty pewnie tutaj jesteś. No wróć. Ja już tutaj je kopię, wiesz? Ja też bym wrócił na twoje miejsce, parę. Dawaj, wracaj, co ci tam szkodzi. Kurde, nie ma żadnego... Nie, no ja go mogłem zabić, ja go nie widziałem, nie wiem jakim cudem. O, to mi podświetla. To jest 200 IQ. Dobra, diamentowa siekiera. Tak, diamentowa siekierka, no.
Mi się wydaje, że Szaku mnie tutaj bejtuje cały czas ostro. A jakbyśmy zrobili coś takiego, że ja bym wziął w sumie to wykopał. Rogalik utonął! Pogczam. Stary, to nie jest śmieszne. Trochę jest. Nie śmieszę. Dobra, Szaku, ja nic nie mam, jest problem. No możesz wyjść z serwera. Nie no, zaraz ci tu i tak. Tak mi coś, Mateusz, ja tu widzę, że tutaj jest obiekt pożądania Krystiana. No, przecież mówiłem, że diamenty. A patrz, Krystian był, chodź ci pokażę, patrz. Do góry, no, do no, góry, no. Do góry. O, tu siedział, w tym gubienku, w tym czołgu małym. W tym czołgu małym, jaki czołg? Jaki czołg wygląda, no co? Nie no, najgorzej, ja nie mam jak to zrobić. Dobra, daj mi jakiś kilof czy coś. No właśnie chcę to robić. A masz drewno jakieś, czy co? No mam, mam. Nie no, nic nie widzę, widzowie. To co, myślicie, mordeczki, że ja przyjdę do was tam pod ten diament, zobaczyć, gdzie on jest? Myślę, nawet jak nie przyjdziesz, to szuka innego. A to czyli naprawdę tam jest diament, kurde, ja was tutaj... Aha. Mam ci udowodnić, że to jest diament? Chcesz dowodu? Wiesz co? Nie chcę. A co, stoisz przy nim? Nie. Czaku, zrób to. Aktualnie zrób to dla mnie, proszę. Najgorsze jest to, że ja tutaj nic nie widzę, a jakbym to wykopał, czy to by mi dało światło? Patrz, Szaku, zobacz. Czyli co, wy się cieszycie demencikiem, tak? Moim? Nie, nie. Dodatku? No co ty, pycz. No co, stary, masz czas, dopóki nie wykopię drewnianym kilofem tego diamentu. To nigdy się to nie stanie. Idzie ryba głębinowa. Nie wiem, gdzie to było kompletnie. Oj, że drugi już został wykopany i został ostatni. Nie, 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 bejtujesz. Stary, tu czeka na ciebie taki komitet powitalny, słyszysz to? Nic nie słyszę. Jak tu przychodzą i witają cię chłopaki. Wahadło, gość. Wahadło masz robione. Tak? Wahadło jest robione przy diamencie. Ale jakim cudem wy oddychacie pod wodą? Tak, pod wodą, byku. Normalnie. Pod wodą. To pod wodą to może ty jesteś. Ale czekaj, ja... bo ktoś mu zrobił komitet, a które ma wejść? Czekaj, tędy mu wykopiemy. Niech sobie wejdzie. Gdzie wy jesteście? To jest tutaj, najgorsze, tutaj, że ja tutaj. Nawet nie wiem gdzie... Tak, tutaj, tutaj, dobrze mi powiedziałeś. Ale mówię do Szaka. A, myślałem, że do mnie. Świszę ty. Stary, widzisz to co ja? Nie, trzeba było tego nie niszczyć, to piękne nie, było. Nie, chyba nie z tej strony. Gdzie ja byłem? Ja chcę go zabić. Pilnujecie nie, mojego Diaksa? Wy musicie zamieść takie kolanko pod zlewem, że... Wstydzę ci głupi. To mnie teraz może zabić, jak mnie trafi. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Nie wiem, gdzie wy jesteście, szefy, naprawdę nie wiem. Kopalnie. Może jakieś diamenty będą w tej kopalni. Tak, dupa Jasiu. Dupa Jasiu. A może będą i szybciej znajdę te diamenty niż ten jeden, co zostawiliśmy. Gościu. Ale żebyś gdzieś tu jesteście? Tylko nie wiem gdzie? No ja nieaktualny tu nie ma. A no, on zginął. Rogalika nie ma, bo zginął, tak? A no, on jest zbanem po prostu. Szef! Masz niepowtarzalną szansę. On jest szefem tak, po prostu. Masz taki komitet powitalny, że... Się wydaje, że jest szefem go. Po prostu. Sporo tego żelaza. Zaraz zbroję sobie kraftuję, tak o. Tak, 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 zbroję, pod wodą oddychasz i inne dziwne historie. Ale no, my jesteśmy w kopalni, gość, to jest mala kopalnia. Jaka kopalnia? To żadnej kopalni nie ma. Co ty mi opowiadasz, jak ja tam byłem? Tam niczego nie znalazłem. Nie wiem, ja poszedłem, poleciałem inną szukę, co myślicie, że ja pójdę tam, gdzie wy? Aha, kurde. Widziałem ocelota, spierdzielam! Jak wystawił głowę! Ja pierdzielę! Nie, no zacząłeś chyba. To było widać? OMG, stary, że się zsikał, nie? No dobra. Dawaj, ocelocie, się poganiamy tutaj po tym. No idę właśnie, czekaj. Kopalnia. Znam mnie. Ała! Gdzie on był? Jeju, chciałem ukraść ten diament! Był ten diament na pewno? No był, mam miecz diamentowy, patrz czego ci zabiłem! Aha, stary, to były wykopane te diamenty!
Nie, tu był jeszcze jeden, normalnie stał obok. Ja pierdziele, no. Ja stary, patrzę, ogon wystaje, łeb wystaje. Mówię, nie, sikam. I co je, jak... Coś pięknego. I to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie kolejny odcinek Speedrunners vs. Hunter, zostawiajcie tak 10 tysięcy łapek, a w kolejnym odcinku wymyślę coś ciekawego. Wbijajcie też do Szaka oraz Rogalika, link do ich kanału znajdziecie w opisie. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie na pixieshop.pl, na mojego Instagrama, TikToka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!